Como Music Studio istnieje od 23 lat, a działamy na Greenpointie i od 23 lat systematycznie dwa razy do roku organizujemy koncerty całego studia. Oczywiście nigdy tak nie ma, że występują wszystkie dzieci, ale większość uczniów bardzo chętnie uczestniczy w koncertach. Szczególnie ci mali studenci i ich rodzice są bardzo szczęśliwi, że mogą występować. I myślę, że jest to taka wspaniała okazja, jest to kolejna lekcja dla dzieci, która uczy dzieci, jak zachować się na koncercie, jak występuje się, więc traktujemy to jako po prostu kolejną lekcję. To był 43. koncert Como Music Studio. Najmłodszy uczeń miał 4,5 roku. Najstarszy uczeń właściwie nie uczeń, tylko już nauczyciel, 25 lat, bo chętnie nauczyciele młodsi występują. Uczniowie z Como Music Studio występują bardzo często na terenie Nowego Jorku. Ja zawsze w programie staram się wypisać większość, właściwie wypisuję, gdzie uczniowie występowali od tamtego koncertu do tego koncertu. Więc tak z perspektywy, jak patrzę, to naprawdę występowaliśmy wszędzie. I Carnegie Hall, i braliśmy udział w wielu koncertach fortepianowych, występujemy w orkiestrach, dostają się uczniowie do szkół muzycznych, dostają się na college, więc mamy sukcesy. Chociaż jesteśmy bardzo skromnym studiem, ja nawet tego nie nazywam szkołą muzyczną, tylko studio muzyczne. I warunki mamy nie takie fajne do uczenia, może nie mamy wielkiego lokalu, mamy 3 pokoje, ale sukcesy mamy. Nazywam się Sylwia Wondołowska, mam 15 lat i dzisiaj gram na pianinie. Sylwia, jaki utwór wykonałaś? Dzisiaj gram Nocturne Opus 9 numer 2 przez Chopin. To nie jest łatwy utwór, umówmy się. No, niełatwy. A czy ty pierwszy raz wykonywałaś go właśnie przed publicznością? Tak, pierwszy raz ten utwór, ale to nie moje pierwsze przedstawienie. No to powiedz, którą część nauki muzyki lubisz najbardziej? Czy ten moment, kiedy ćwiczysz, czy ten, kiedy uczysz się nowego utworu, czy właśnie tak jak dzisiaj, występy przed publicznością? Najbardziej mi się podoba występy takie. To jakie dzisiaj emocje ci towarzyszyły, kiedy już byłaś na scenie i kiedy z niej zeszłaś? Bardzo bałam się przed występem, ale już jak zaczęłam grać, to naturalnie tak idzie. Po występie to tak, że mogłam oddech zrobić tam. I powiedz, co muzyka wnosi w twoje życie? Jesteś już nastolatką, dziewczyną, która planuje swoją przyszłość. Czym dla ciebie jest muzyka? To moje życie jest bardzo takie, dużo zajęć mam, to jak ja gram na pianinie, to ja relaksuję się i to mi pomaga z myślami i właśnie relaksuję się. Nazywam się Barbara Wondołowska i jestem mamą Sylwii, która dzisiaj właśnie uczestniczyła w 23. koncercie pianistycznym w studio, Como Studio. Jak pani córka nam już zdradziła, to właśnie dzięki pani rozpoczęła grę na pianinie, bo pani do szkoły ją zapisała, więc pytanie moje, dlaczego i dlaczego było warto? Moja młodsza córka też zaczynała karierę pianistyczną i przygodę z muzyką w studio Como u pani Bożenki. Bardzo nam się to podobało. Oczywiście wiadomo, że muzyka rozwija talent u dziecka, rozwija sposób myślenia i patrzenia może w przyszłości na świat.
Dlatego też Sylwia bardzo chętnie zawsze przysłuchiwała się, jak starsza córka grała. No i zauważyłam, że ma talent, bardzo lubiła i od początku można było zauważyć, że właśnie gra z sercem, co mnie bardzo cieszyło, dlatego też ją zapisałam i ona bardzo chętnie chodziła i do tej pory właśnie nadal kontynuuje swoją naukę. Muszę powiedzieć, że niektórzy uczniowie studiują ze mną 12 do 14 lat i później idą na studia muzyczne i wracają. I właśnie jedną z takich, które wracają na nasze koncerty, jest Klaudia, która była moją uczennicą przez wiele lat i jest jak moja córka prawie, bardzo ją lubię. Przychodzi na koncerty zawsze, zawsze mi prowadziła koncerty. Poznałam panią Bożenę, jak byłam w 7 klasie i właśnie poszłam do pani Bożeny na lekcję od pianina i pani Bożena była więcej tak jak moja mama niż nauczycielka, ale nauczyła mnie dużo rzeczy. I zawsze chętnie przychodzę na koncerty, które pani Bożena prowadzi. Ja się nazywam Martyna Buczek i ja właśnie kiedyś grałam na pianinie tutaj w Kobo Music i byłam nauczycielką. To 14 lat się uczyłam i 4 lata uczyłam na pianinie. No to powiedz, 14 lat, jak wspominasz dzisiaj? Oj, bardzo właśnie patrzyłam się i byłam taka dumna z wszystkich i aż łzy leciały, bo to naprawdę tyle wspomnienia i pamiętam, jaki to stres był wchodzić na tą scenę i żeby zagrać, to po prostu... Gdyby pani miała w 3 słowach ocenić dzisiejsze występy uczniów, jak pani by je określiła? No na pewno wspaniałe, bardzo profesjonalne i dostarczyły nam naprawdę dużo radości i ja bardzo chętnie uczestniczyłam i słuchałam utworów w wykonaniu najmłodszych i w wykonaniu najstarszych profesjonalistów już w tej chwili. Ja lubię grać na pianinie strasznie. Ja już rok gram. Rok już grasz? To był twój pierwszy taki występ przed publicznością, czy już miałaś wcześniej? Ja miałam wcześniej jeszcze. Ja miałam wcześniej 2. Jedno w kościele, jedno tu. I powiedz mi, co ci towarzyszy, kiedy wiesz, że za chwilę wyjdziesz na scenę, zobaczysz tyle ludzi, którzy czekają na twój występ. Jakie wtedy masz emocje? Ja się trzęsę, tak. Nazywam się Katarzyna Motylewicz, jestem mamą Nadii Korony. Ogólnie muzyka na pewno kształtuje systematyczność, jeżeli chodzi w ćwiczeniu. I przekłada się to też na inne dyscypliny, na inne nawet przedmioty, które mamy w szkole. Także systematycznie się robi wszystko. Dlatego, że muzyka wymaga bardzo dużo cierpliwości i ćwiczenia. Ja ogólnie też jestem osobą pracującą z dziećmi, jestem też z wykształcenia nauczycielem, więc wiem, że z talentem się człowiek nie rodzi jako takim. Ten talent trzeba wykryć. A żeby to zrobić, dzieci muszą mieć styczność z różnymi rzeczami i muszą pewnych rzeczy spróbować. Niektórzy mówią, że dzieci mają słomiany zapał, ale to też jest w porządku, dlatego że bez prób i błędów nie możemy się niczego nauczyć. Muzyka jest bardzo ważnym elementem w ogóle w edukacji, zwłaszcza wczesnoszkolnej. Uczymy się przez muzykę, więc chciałam, żeby spróbowała, a przez to, że jej się to spodobało, więc tylko się z tego cieszymy. Zawsze się denerwuję, dlatego że ona się denerwuje, ale to jest normalne. Tak jak we wszystkim, trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić. Im więcej razy będzie występowała na scenie, tym większe będzie miała doświadczenie i będzie umiała się kontrolować.
Marcin Żarkowski i gram na pianinie. A ile masz lat? 11. A jak długo już grasz na pianinie? To nie wiem. Tak 4-3 lata. Ale ty grasz bardzo dobrze na pianinie. Zagrałeś dzisiaj bardzo trudny utwór. Czy ja dobrze słuchałam, że to był trudny utwór? No, Tarantella. No, będę profesjonalny muzyka, będę grał dobrze. A na jakiej sali chciałbyś wystąpić w Nowym Jorku? Znasz jakieś duże sale, na których chciałbyś wystąpić? Lincoln Center? Może być. To za ile lat tam będziesz, żebyśmy wiedzieli? Kiedy byś chciał po raz pierwszy tam wystąpić? Jak ile będziesz miał lat? Ja nie wiem. Powiedz. 15. Dobrze. Moim kolejnym gościem jest wspaniały pianista również, tak? Tak. To przedstaw się nam. Ja jestem Artur, ja mam 7 lat i ja gram na pianinie. Jak długo już grasz na pianinie? Ile lat? Jeden chyba. Dopiero rok, tak? To długo jest czy krótko, jak myślisz? Długo. Długo. A kto jest twoim nauczycielem? Pan Robert. I jak tam wyglądają zajęcia z panem Robertem? Czego się uczycie na takich zajęciach? Uczymy się, jak piosenki się grać, jak cicho się grać, jak głośno grać. Ja jestem Zuzia Smolaga. Ile masz lat, Zuziu? 8. Dzisiaj występowałaś na scenie, która jest za nami. Powiedz nam, jakie dzisiejsze było twoje zadanie? Żeby grać pianino. I jak to? Tak na co dzień też grasz właśnie na pianinie? Tak. Jak długo już grasz? 2 lata. To jest długo? Nie bardzo tego. A ile masz zamiar grać w takim razie? Czasami 1 godzinę albo 30 minut. Codziennie, rozumiem? Mhm. Nazywam się Weronika Kołacz, mam teraz 12 lat i gram na skrzypcach. Weronika, 12 lat masz, a jak długo grasz na skrzypcach już? 7 lat. To grasz ponad połowę swojego życia? Tak. To opowiedz, jak to się zaczęło, dlaczego do tej szkoły zaczęłaś uczęszczać? Ja się bardzo muzyką interesowałam i mama mi pomagała ze wszystkim i mnie zachęcała i... Dlatego. A dlaczego akurat wypadł właśnie na ten instrument? Bo to niełatwe jest zadanie, żeby oczywiście perfekcyjnie zagrać. To jest bardzo ciekawy instrument i dlatego zdecydowałam się na skrzypcach grać. A co jest najciekawsze w nim? Jaki dźwięk wydobywa, że jest tak jak... podobny jest jak ktoś śpiewa. Mam na imię Alicja Kozieł. Ile masz lat? 7 lat. I grasz na? I gram na pianinie. Nazywam się Aleksander Kozieł, mam 10 lat i gram na pianinie. Pierwsze pytanie, czy ćwiczycie razem? Czasami, że ja mam jedną kolej i potem mój brat ma jedną kolej. No to znaczy, że osobno. Prosty rachunek, a to jednak lepiej osobno wychodzi wam nauka, tak? Rozumiem? Znaczy, no czasami się tam nie można dogadać z siostrą, ale to trzeba się, trzeba mieć spokój i trzeba zdecydować się, czy robić to, czy to, bo czasami można spotkać jakieś bardzo złe kary. Ja musiałam utwór tak ukonać, który musiałam zagrać Twinkle Twinkle i potem myślałam, że czasami ja biorę 15 minut. Żeby wyćwiczyć to? Tak. Ja chciałam wygrać w muzyce na pianinie, bo potem bym mogłam... czasami
brać brata ze mną i potem by mogliśmy razem. Nazywam się Antoni Zielkowski i mam 9 lat i no... Grasz na? Gram na pianinie. Bardzo to lubię, bo zacząłem, kiedy miałam 3-4 lat i moja rodzina naprawdę nie grała pianino, tylko mój tata słyszał wszystko, całą muzykę. I chciał, żebyśmy graliśmy muzykę, to powiedział mamie, żeby wysłać nas do szkoły muzycznej i teraz gram pianino. Przy szkole muzycznej czy gram na pianinie i mogę pokazać i mogę zacząć lepiej i lepiej grać na pianinie i tak. Wiedzieć, jakie błędy robię na pianinie i wykonać więcej talentów.